Andrzej, bezbramkowy remis na wyjeździe z Beniaminkiem i wydaje się, że dzisiaj z Łęcznej będziemy wyjeżdżać z niedosytem, bo tych okazji na strzelenie bramki mieliśmy sporo, no i też pewnie mieliśmy nadzieję na to, że uda się w tej ligowej tabeli gonić lidera. Jak możesz na spokojnie już teraz tak ocenić to spotkanie? No cóż tu więcej powiedzieć, po prostu przyjechaliśmy to wygrać, wiadomo styl jest istotny, ale liczyły się najważniejsze te trzy punkty. Było sporo sytuacji, myślę, że bardzo dużo sytuacji, ale no ta piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść. Wiadomo, my mogliśmy lepiej się zachować w pewnych sytuacjach, wziąć bardziej to w swoje ręce, no ale takie mecze się zdarzają, staraliśmy się być konsekwentni do samego końca. No i też, jak to też mówi przysłowie, że jak nie możesz wygrać, to zremisuj, no bo tutaj mogło być też różnie. To w ogóle jest taka szalona kolejka w PKO BP Ekstraklasie, bo faworyci gdzieś tam tracą punkty i chyba takiego meczu też można było się dzisiaj w Łęcznej spodziewać, bo wiemy, że Górnik walczy o utrzymanie i że tutaj wyjdą na boisko z takim nastawieniem, gdzie nie będą mieć absolutnie nic do stracenia, więc chyba rywal Was nie zaskoczył. Nie zaskoczył. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, w początku dobrze nastawieni. Wiadomo, przeciwnik też postawił na początku swoje gdzieś warunki, mocno był zdecydowany, ale myślę, że przejęliśmy kontrolę już w pierwszej połowie pod koniec i druga połowa to była dominacja, tak naprawdę tylko brakło skuteczności, mówię, zimnej krwi, lepszych decyzji pod koniec i tak to wyglądało. Szansa na poprawienie gdzieś tam sobie nastrojów już za tydzień u siebie z Pogonią Szczecin, więc na pewno pełna mobilizacja, koncentracja, no i pewnie też liczymy na to, że przy komplecie kibiców przy Limanowskiego za tydzień będziemy świadkami wielkiego, fantastycznego widowiska. No tak, na pewno tu podkreślę, że wielkie podziękowania kibicom, oni jeżdżą za nami w każdym spotkaniu i naprawdę to jest duże wsparcie i to dziękujemy jako cały zespół, jako drużyna, jako klub, bo to jest coś niesamowitego, dlatego wierzymy, że wyciągniemy teraz wnioski jak najlepiej po tym meczu i po prostu z Pogonią chcemy wygrać i umocnić się w górze tabeli. Andrzej, dzięki za dziś, walczymy dalej. Dzięki, oczywiście.